ακολουθήσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στις 11:34 στο υπόλοιπο. Εστέρα, οι σημάσεις ότι αυτά παραπέψαμε. Έχεις προεχώρησε. Για σένα. Τις κύριες και τα σελίδες. Είσαι τρίδα και πάνω. Λοιπόν, δεν θα εκπλήτε στο σπέκτρο απορριμμένος στο βήμα του Χριστού. Προσπαθώ εις τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος,
επέλεξε τον Χριστό, καθώς ο Χριστός τον εξέλεξε. Σε εκφραστική δήμο εργασίας. Πώς. Πάρτος. Να δεις τον Χριστό που του έρωσε τον εαυτό του. Στα βουνά. Είχε ανθρώπινο. Και στην εκκλησία των Ρωμαίων, στους Ρωμαίους, όχι ποτέ. Ως εκκλησίας του σαν εργασία του. Θεός μπορεί να τον κάνει ως εγγυασμένο τον έργο να κάνει. Εννοείς πνευματικά.
pensame. Čelen uzor istodik bjegač, ale, nie mog, ale može nije dočetnik, ali ako Bog prišle, tedy dotrze i go błogosławi Bóg. Bo nie jest ważnym momentem, abyśmy pracowali dla Pana. Ważnym momentem jest, aby wykorzystywał Bóg człowieka w jego dziele. Człowiek nie ma swojego i nie powinien mieć swojego biegania, ale człowiek jest tym, którego Bóg wykorzystuje jako swoje narzędzie. I człowiek więc, dlatego, bo wie, że Bóg może uczynić go naczyniem kosztownym, przygotowanym do każdego dobrego dzieła, wyczyszcza samego siebie, nie czyniąc nic innego. Bo jak Bóg mówi, żebyście się stali gorliwymi, ma na myśli duchowne, nie gorliwy w rzeczach tych, których ty chcesz, bo będziesz biegał i nie będziesz docierał. I wyniki tego, zamiast dobre, będą złe. Gorliwy w duchownych rzeczach jest prowadzony, ale szczególnie jest kierowany poprzez Ducha Świętego i w taki sposób jest naprawdę dzieckiem Bożym i znajduje Bóg szansę i okazję, aby go wykorzystywał dla swojej chwały. Apostoł Paweł, wiedząc bardzo dobrze tą logikę, znając tą logikę Chrystusa, bo ma umysł, zamysł Chrystusowy, tycząc się do Rzymian, wyraża prawdy Boże, które nie są niczym innym, jak tylko prawdę Ewangelii. Znając, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, byście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Dlatego mówię apostoł Paweł, wiemy, że nie jesteśmy tak, jak chce nas Bóg, i w dodatku, że już nadeszła pora na to, że już czas jest bardzo bliski, bo żaden z nas nie jest, nikt z nas nie jest tak, jak chce Bóg, bo jak ktoś z nas by był, jest tak, jak Bóg chce, Bóg wtedy by pracował z nim inaczej i działałby inaczej. Wiedząc więc, że już nadeszła pora, nie mamy innego czasu, koniec wszystkiego się przybliżyło. I to mówił 1700 lat przed apostoł Paweł. I mówił o końcu, tak jak mu powiedział o tym Bóg, powiedział, że Ewangelia Chrystusowa będzie czytana wtedy, później i dzisiaj. I Słowo Boże jest takie same. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. I jest niezmienne, bo jest z Boga natchnione i jest bezbłędne. I jest prawdą, że koniec już się przybliżyło. I nie jest tematem, abyśmy mówili o niebezpieczeństwach. Tak jak wielu mówią, Ewangelia nie mówi o niebezpiecznych rzeczach, ale stara się obudzić ludzi ze snu, w którym się znajdują. Bo prawdą jest, bracia i siostry, że w życiu człowieka są poważne dni. Są dni podstępne, tak jak mówi Słowo Boże. I gdzie indziej jest napisane, że jest odpowiedni dzień, o którym nikt nie wie, tylko Bóg. I błogosławiony człowiek, który w odpowiednim dniu znajdzie go Bóg tak, jak go chce. Nie aby spał, ale aby był trzeźwy, aby czuwał, gotowy w modlitwie. I dlatego w Biblii jest całkowicie przejrzyste, że stańcie się gotowi, bo nikt nie wie,
godziny, nikt nie zna godziny, w której przyjdzie Pan. Czy to się nazywa osobiste nawiedziny, rodzinne nawiedziny, czy kościelne nawiedziny. Znienacka przyjdzie Pan. W godzinie, której się nie spodziewacie. I błogosławiony jest człowiek, którego Pan znajdzie czuwającego, modlącego się i zważającego. Dzień jest bardzo bliski dla nas wszystkich. Dzień zbawienia, niż kiedy uwierzyliśmy, bardziej bliżej jest. I szczególnie w naszych dniach dzisiejszych jest jeszcze bardziej bliżej. I to, co jest bardzo wzruszające, jest, że cały świat jest w pobudzeniu, czy zawodowcy, czy naukowcy, czy robotnicy, czy rolnicy, czy ekonomicy, wszyscy są w przebudzeniu w dzisiejszym okresie. I szczególnie ekonomolodzy i mówią i pytają się, to był ostatni kryzys, tylko światowy Kościół śpi. I to niech nas nie dziwi, bo jest napisane, bo 10 panien wyszło z zapalonymi lampami i dlatego, że się spóźniał oblubieniec, zasnęły panny, 10 panien. Ale apostoł Paweł chce, abyśmy się obudzili. I abyśmy obudzili się nie znaczy, że abyśmy się bali, abyśmy się przestraszyli, abyśmy biegali, abyśmy nie docierali, ale mówi o dokładnych rzeczach. Obleczmy się w zbroję światłości i odrzućmy uczynki ciemności. Po pierwsze, to znaczy obudź się. Zobacz w swoim życiu, jakie są uczynki ciemności, ale przyglądnij się tym uczynkom. I nie mów, że jestem w wszystkim porządku. Zbadaj z uwagą w swoim życiu, jakie są uczynki, które są czynione w ciemności, bo są podstępne. Bo nasz Pan objawia nam poprzez swoje słowo, że Pan przyszedł, Jezus Chrystus przyszedł, Jezus Bóg w ciele przyszedł, światło przyszło na świat, ale ludzie woleli ciemność od światła, bo uczynki Jego były podstępne. I dlatego odrzućmy uczynki ciemności, które chowamy starannie, aby nie dowiedzieli się o nich inni. Jak chcesz zobaczyć, jakie są uczynki ciemności, o których mówi Bóg i tyczą się ciebie, pomyśl, co robisz, jak cię nie widzi ani mąż, ani żona, ani rodzice, ani twoi bracia i siostry, przyglądując się osobiście, bo uczynki ciemności, które myślisz, że nikt o nich nie wie, bo być może tak być, że człowiek nie wie o nich, ale wie o nich Bóg. I to są te, które poprowadzą cię, że znajdziesz się w tamtym dniu, bo noc przeminęła żywy, czyli aby Bóg cię znalazł gotowym, aby mógł cię porwać. Czy poprzez osobiste porwanie, czy poprzez kościelne porwanie. Obudzenie znaczy jest, abyś wejrzał w samego siebie, abyś znalazł uczynki ciemności. Dlaczego? Bo Bóg jest światłością. Ciemności nie ma w nim i krew Chrystusowa oczyszcza nas z każdego grzechu, tylko jak mamy społeczność z Bogiem, czyli jest widoczne nasze życie i czysty nasz związek z Bogiem. Nie ma więc grzechu, mamy społeczność z Bogiem, ale i z braćmi i siostrami naszymi, co znaczy, że moje życie jest widoczne dla was wszystkich i wasze życie powinno być widoczne dla wszystkich, aby naprawdę krew Chrystusowa wyczyszczała nas wszelkiego grzechu. Jak jednak
pokryjomu, z pewnością, że nikt cię nie wysłuchuje. Myślisz, działasz, albo rozmawiasz, albo plotkujesz, albo oskarżasz, albo krytykujesz. W tamtej chwili wszyscy my potrzebujemy upamiętania, bo będziemy kontynuować nasze spanie. Noc przemija, dzień się przybliża i my nie będziemy zbawieni. Jest bardzo ważne, abyśmy badali uczynki ciemności, czyli słowa, myśli i uczynki, o których myślimy, że nikt o nich nie wie, a Bóg o wszystkim wie. Ale nie starczy tylko, abyśmy odrzucili uczynki ciemności, ale jest potrzebne, abyśmy obleczyli się zbroję światłości, bo światło ma zbroję. Bóg jest światłością. Sprawiedliwość Boża jest bronią. Wiara jest bronią. Nadzieja, miłość jest bronią. Wypełnienie się Duchem Świętym jest bronią. Słowo Boże jest bronią. Życie nasze może być pełne od broni światła. I jest to wszystko nam potrzebne, bo żyjemy w sytuacji wojennej. Nie żyjemy w pokojowych warunkach, okresie, ale w wojennym okresie. Naprzeciwko nas jest wróg jak lew ryczący i szuka, aby mógł kogoś połknąć. Aby oszukał nawet tych, którzy są wybrani. Aby włożył przegrodzenie między braćmi i siostrami. Aby włożył zgorszenie w rodzinie. Do serca każdego z nas osobno. To jest jego praca. I nie powinniśmy lekceważyć działania wroga. Będzie starał się, aby zaprosić cię, aby ci pogroził i na koniec, aby cię oszukał. Nie powinniśmy lekceważyć działań wroga, który nazywa się diabłem, bo oskarża moich braci i siostry w dzień i w noc. I nie oskarża bez wytłumaczenia, ale daje grzechy, mówi o grzechach, o których nikt nie wie i mówi Bogu Ojcu, zobacz, on jest taki. Oskarża jednego brata drugiemu bratu. I jakikolwiek brat oskarża innych braci, staje się współpracownikiem diabła. A jakikolwiek brat przykrywa grzechy drugiego brata, jest współpracownikiem Boga, bo miłość pokrywa obfitość grzechu. Dlatego powinniśmy wiedzieć, dla kogo pracujemy, ale z poznaniem prawdy, bracia i siostry, nie w wyobraźniach. Najgorszą chorobą chrześcijanina jest, że chodzi w wyobraźni, że sądzi, że jest Panu. I być może, że jest pewny tego, że wszystko idzie dobrze. Ale tylko jak cię zapewni Bóg i objawi ci Bóg, wtedy poznasz swoją sytuację i sytuację twojej rodziny, o którą powinniśmy prosić objawienie, o nasze dzieci. Bo powiedzieliśmy wiele razy, że dzieci przychodzą zranione ze szkoły. Nasze żony przychodzą z pracy podrapane i mężowie powinni opiekować się swoimi żonami, swoimi dziećmi. Od wszystkich tych zadrapań powinniśmy pielęgnować się, ale i żona powinna wzmacniać swojego męża, ale jeden brat powinien pomagać drugiemu bratu i siostrze. To jest nasze dzieło. Diabeł ma swoje dzieło. Chrystus ma swoje dzieło i my mamy swoje dzieło. I nasze dzieło nie jest, abyśmy wołali, abyśmy wyzywali, ale abyśmy pocieszali, abyśmy wzmacniali. Abyśmy pocieszali, wzmacniali i opierali. To mówi apostoł Paweł. To jest nasze dzieło. To powinniśmy czynić. Abyśmy pocieszali, z pocieszeniem prawdziwym, Chrystusowym powinniśmy wzmacniać ze słowami wiary.
i powinniśmy opierać z mocą Słowa i mocą Ducha Świętego. Nie mamy innej pracy i nic nie możemy więcej zrobić. To jest nasza praca. Powinniśmy się więc przyoblec zbroję światłości, jak odrzucimy uczynki ciemności i wtedy będziemy mogli chodzić przystojnie, jak za dnia. Widocznie dla wszystkich. List czytany poprzez wszystkich ludzi. Jak nie odrzucimy uczynki ciemności, nie obleczymy się w zbroję światłości, nie możemy chodzić przystojnie jak za dnia. Będziemy chodzić jak złodziej, który stara się schować w dzień. Jak podstępny, który chowa się, nie przychodzi, aby rozmawiać z tobą. Jego serce gotuje się. Nie chodzi przystojnie jak za dnia. Z wynikiem czego? Życie ludzi, jak nie mogą chodzić przystojnie jak za dnia, bo nie odrzucili w imieniu Jezusa Chrystusa uczynki ciemności, nie obleczeli się w imieniu Chrystusa w zbroję światłości, wtedy będą znajdować się w biesiadach, pijaństwach, w rozpustach, w rozwiozłościach, w swarach i w zazdrościach. To jest konsekwencja. Tam jest prowadzony sen człowieka Bożego. Albo do grzechu, albo do rozrywek, albo do zazdrości, albo do kłótni. Wszystko to pochodzi od tego, bo nie zbadaliśmy naszego życia i naszej zmiany. Abyśmy zmieniali nasze życie poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez odnowienie naszego umysłu. Czyli powinniśmy nasze myśli układać. Chrześcijanin myśli, ale bardziej modli się. Myśli o samym sobie i modli się za wszystkich innych. A zły chrześcijanin co robi? Myśli o innych i modli się za samego siebie. Odwrotnie. Całkowicie odwrotnie czyni zły chrześcijanin. I my wszyscy wiemy, że żyjemy wiele razy w taki sposób, bo modlimy się za samego siebie i myślimy o innych wszystkich, o wszystkich innych. Poprzez odnowienie umysłu waszego nie będziecie upodobniać się z tym pokoleniem. I w taki sposób obleczemy się w Panu Jezusie Chrystusie. Przyobleczasz się w Jezusa Chrystusa. I w taki sposób twoje życie nie prowadzisz ty, ale Chrystus, który się przyoblekłeś. Apostoł Paweł mówi, nie ja, ale łaska Chrystusowa, która mieszka we mnie. Bo Chrystus jest zbroją. Przeobleczasz się Chrystusem. I wypróbuj to i wezmij to i poproś o to. Cokolwiek chcesz uczynić, pomódl się i powiedz, Panie, przyoblecz mnie Chrystusem. Bo możesz przyobleczyć się zbroją Saula i że nie będziesz mógł chodzić. Ale możesz też przyobleczyć się zbroją Dawida i wygrasz z Goliatem. Bo Dawid przyodział się wiarą w imieniu Pana Wszechmogącego i wziął do swoich rąk broń sprawiedliwości. Słowo Boże i moc Ducha Świętego. Zwycięstwo. Ja powiem wam prawdę. Prosiłem wiele razy i często proszę, bo widziałem wynik, jak mnie przyodział Bóg Chrystusem. Za każdym razem, jak wchodzę na mównicę, to mówię Bogu, Panie, przyoblecz mnie w Chrystusa, aby nie przemówił ja, ale i moim dzieciom, i moim braciom i siostrom, ja znajduję się w trudnych sytuacjach, o to się modlę. Panie, przyoblecz ich w Chrystusa, bo różnica jest bardzo wielka. I to mi powiedział jeden brat, jak uwierzyłem, usłyszałem to i szukałem tego w Słowie Bożym. I jak to znalazłem, powiedziałem, że to było najpiękniejsza tajemnica, którą mi objawił Bóg poprzez moich braci. Ja jestem zobowiązany, abym wam to powiedział, bo zobaczycie różnicę. Ale
nie możesz przyobleczyć się w Chrystusa, jak naprzód nie pomyślałeś sam o sobie, abyś odrzucił uczynki ciemności, jak nie wezwałeś ozbrojeń światłości, czyli jak nie upamiętałeś się, jak nie wróciłeś do Boga, jak nie wezwałeś krew Chrystusową, aby cię obmyła, i nie możesz przyobleczyć się w Chrystusa, jak naprawdę nie nauczyłeś się chodzić przystojnie jak za dnia. Co znaczy przystojnie jak za dnia? Przystojnie, czyli widocznie, nie w skryciu. Widocznie, wszyscy cię widzą. U czystych wszystko jest czyste i Bóg pokazuje wszystko. Wtedy możesz poprosić od Boga, aby cię przyodział w Chrystusa, i w taki sposób będziesz mógł odrzucić zamysł ciała, zamysł świata. Pycha nie będzie rządziła nad tobą, bo nie będziesz starał się o ciało, abyś wykonywał porządliwości ciała, ale będziesz starał się o Jezusa Chrystusa, wykonując porządliwości Jezusa. Amen, bracia i siostry. Bóg niech nam pomaga, abyśmy rozumieli i abyśmy starali się w tym dobrym dziele naszej zmiany, aby na koniec przyobleczeni w Chrystusa, abyśmy wychodzili na wojnę, która się znajduje naprzeciwko nas. Na zewnątrz walka, strach. Apostoł Paweł mówi, że walczył w Efezie z wieloma, ale wszystko mogę uczynić poprzez wzmacniającego mnie Jezusa Chrystusa, i błogosławił Boga, bo uczynił go, że zwyciężał zawsze poprzez Jezusa Chrystusa. I pomyślcie, bracia i siostry, jeden człowiek, jedna rodzina, która zrozumiała, co znaczy, aby przyobleć się w Chrystusa, jak będzie patrzył się na nich Bóg, jak Bóg ich będzie wykorzystywał i jak Bóg będzie wychwalany w ich życiu. Ale to nie jest jedna chwila, to jest jedno życie. To jest nauka, która zaczyna się od dzieci, jak są jeszcze małe, od bardzo małego wieku do starszego wieku, ale najważniejsze jest, aby ta nauka była ważna między mężem a żoną, między braćmi i siostrami i w kościele. Pomyślcie o kościele, która składa się z ludzi, którzy są przyobleczeni w Chrystusa. I to nie jest, bracia i siostry, coś, co nie jest możliwe. Odwrotnie, jest to, co chce, aby stało się Jezus Chrystus, dlatego nas tego uczy. Tego chce Jezus Chrystus. Na pewno są też problemy, które przeszkadzają człowiekowi, aby chodził w woli Bożej, i to są zgorszenia, które pochodzą czy poprzez sumienie, czy niesumienie. Sumienie poprzez podstępnych ludzi, którzy chcą pociągnąć za sobą braci i siostry. Chcą ich uczynić kibiców swoich, bo ich Bóg nie jest Bogiem nieba i ziemi, ale jest ich Bogiem brzuch, ich decyzja, ich zdanie. Ale są też inni, którzy są słabi w wierze, do których powinniśmy zachowywać się całkowicie inaczej. I dlatego apostoł Paweł mówi od razu do tych, do których mówi, żeby się obleczyli Chrystusa, i mówi do tego: ty, który jesteś mocny, który jesteś przyodziany w Chrystusa, powinieneś nieść ciężary słabych, bo będą słabi. I dlatego słabego w wierze przyjmujcie, nie odrzucajcie takiego, nie lekceważcie słabego wierze, nie oskarżujcie go, ale miłujcie go. Jest słaby w wierze i nie może zrozumieć, że musi chodzić w taki sposób. Nie, że nie chce, ale nie może chodzić w taki sposób. I ty,
który jesteś przeodziany w Chrystusa, powinieneś mu pomóc. Nie z góry, ale z dołu. Bo tylko jak uniżasz samego siebie, będziesz znajdował łaskę u Boga i u ludzi. Tak, rozumiesz, że te słowa wychodzą z serca, które jest słabe w wierze. Te uczynki wychodzą z ciała, które jest słabe w wierze. Od brata, który jest słaby w wierze. I takiego przyjmuj ze szczególną miłością, ze szczególną pielęgnacją. Bo takiego diabeł znajdzie bardziej łatwiej. I jesteś stróżem swojego brata. Miłujesz swojego brata i siostrę. I Bóg chce, abyśmy oddawali też naszą duszę za brata, tylko jak jesteśmy przyodziani w Chrystusa. Słabego wierzę więc przyjmujcie. Nie dając się ocenę jego poglądów, nie oskarżaj go, nie myśl o nim w różny sposób, dlaczego on tego nie rozumie, zostaw to, nie tak. Bo jeden przykład dam wam. Jeden wierzy, że może jeść wszystko. I dobrze wierzy, bo ja jestem pewny, mówi apostoł Paweł, że nie ma nic nieczystego od samego siebie, ale wszystko jest oczyszczone poprzez Słowo Boże i poprzez modlitwę. Ale ten jednak wierzy, ten drugi, że nie może jeść wszystko i że może jeść tylko jarzyny. I to się podoba Bogu. Tak mówi jeden na przykład. I to widzimy tak samo dzisiaj w różnych kościołach. Jedna siostra mówi do mnie, zjemy dzisiaj. Nie, dzisiaj nie, bo w środę ja nie jem mięsa, ani w piątek nie jem mięsa. Dlaczego to robisz? Dla Pana to robię, mówi siostra moja, która jest w prawosławnym kościele. A co jesz? Tylko jarzyny. Dla Pana to robię. I mówi Słowo Boże. Kto je, niech nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, bo jest pewny, że źle robi, że je. Zostawcie ludzi, tak jak oni to zrozumieli. Dlaczego? Bo ty nie jesteś, nie masz tego, że możesz osądzać cudzego sługę. Nie jest swoim sługą, ani nie jest swoim niewolnikiem. On jest wolny. Nie należy do ciebie drugi człowiek. Ile bardziej, jak wiesz, że należy do Chrystusa. I on też. I dlatego ci, którzy robią rzeczy, które ty wiesz ze Słowa Bożego, że są błędne, czyli mają w kościołach organy, instrumenty. Nie lekceważ ich, bo to robią dla Pana. Tak, ale to nie jest napisane nigdzie w Słowie Bożym. Tak, ty tego nie rób. Ale nie lekceważ tamtych, co mają instrumenty. Oni biorą wierzę pańską jeden raz na miesiąc. Dla Pana to robią. Bo dlaczego? Ale to robią dla Pana. Nie lekceważ takich. Nie lekceważ takich, żeby... Ale i wy, którzy wy robicie to, nie oskarżajcie drugich. Jak bardzo ładnie czyni to Bóg, aby nie było przeciwieństwa między ludźmi, aby nie było kłótni między ludźmi i abyśmy dotarli do swarów i zazdrości, które nas prowadzą, że nie chodzimy tak przystojnie jak za dnia i są niszczone uczynki zbroje światłości i przychodzą uczynki ciemności. I każdy z nas jako słudzy Pana będzie osądzał nas Pan i co mówi? I tych Bóg, tych, którzy są słabi w wierze, aby ich zbawił, aby ich pobłogosławił. Ty nie możesz nic z nim zrobić. Odwrotnie. Jak ich lekceważysz, niszczysz też dzieło Boga. Tak, oni nie mają chustek na głowie. Tak, bo oni tego nie zrozumieli jeszcze.
Dlatego, bo ty to zrozumiałeś, nie chlub się z tego. Bóg to ci to objawił. Nie lekceważ tamtych. Dla Pana to robią. On nie pije wina, nie lekceważ go. Jak to on zrozumiał? Dla Pana to robi. Ale ty, który nie pijesz, nie osądzaj tego, który pije, bo on to dla Pana pije. Nie mamy możliwości, nie daje nam Bóg takiej możliwości, abyśmy lekceważyli, ale ani osądzali. Ktoś ma jeden dzień święty. Inny ma drugi dzień święty. Są starego kalendarza i nowego kalendarza. Mają dni święte, ale też dni święte mają inni, na nowo narodzenie. Mówią, że jak dziecko dotrze do 12 roku życia, wtedy jest dzień święty, wtedy go ochrzczą w wodzie. Nie lekceważ go. Inni mówią, że wszystkie dni są takie same. Nie osądzaj ich, ale każdy z osobna niech będzie poinformowany w samym sobie to, co wierzy. Bo jak czynisz co innego, jak to wierzysz, to jest grzechem. I jak prowadzisz drugiego, aby czynił, aby inaczej robił, wtedy jest grzechem. Dlatego zostawmy ludzi. Niech nas też zostawią inni ludzie. Stańmy w naszym chodzeniu tak, jak nam objawił Bóg. Tak, jak dotarliśmy do dzisiaj. I jak ktoś sprzeciwia się czemuś, Bóg mu to objawi. Ty nie możesz mu objawić. Jak zapyta się ciebie, możesz powiedzieć swoje zdanie. Jak to widzę? Ale nie możesz mu tego objawić. My nie objawiamy Słowa Bożego. Bóg objawia nam Słowo Boże. Bo kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je dla Pana, je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je dla Pana, nie je i dziękuję Bogu. Ale bowiem wszyscy my, którzy wyznajemy Jezusa Chrystusa, my wszyscy żyjemy dla Chrystusa. Nie żyjesz ty dla Chrystusa, ale też i drugi żyje dla Chrystusa. Powtarzam. Bo powiedzmy na przykład, i to może zrobić ktokolwiek, objawił nam Bóg swoją prawdę i drugi mi objawił jeszcze. O, weźmy na przykład tak. Nie możemy wątpić, że my dla Chrystusa żyjemy, ale i tamci też dla Chrystusa żyjemy. Dlaczego? Bo są na nowo narodzeni. Bo wezwali imię Chrystusa. Zbawił ich Chrystus. Działa Chrystus razem z nimi. I to jest wielki błąd, który uczynili też uczniowie Pana, aby zwątpili o innych wiernych. I dlatego poszli uczniowie i powiedzieli: Panie, w imieniu Twoim widzieliśmy niektórych, którzy wypędzali demony. I dlatego, że nie idą za nami, zatrzymaliśmy ich. I to jest błąd błąd ludzki, którzy wątpią w dzieło Boże u innych ludzi, dlatego, bo nie idą razem z nami. Bóg jednak nie mówi w taki sposób. Bóg mówi, że mój sługa idzie za mną. I gdzie ja jestem, jest i on. I ten, który idzie za mną, ja, mój ojciec go uczci. Nie mamy wątpliwości do nikogo. Nie włożył nas Bóg, abyśmy mieli wątpliwości, abyśmy skazywali i oskarżowali kogokolwiek. Bóg nas włożył, abyśmy się modlili za wszystkich, abyśmy usługiwali wszystkim i abyśmy pracowali dla budowy i dla pokoju wszystkich. Od tego momentu każdy z osobna będzie wszedł swoją drogą. I droga ma też koniec. I jest bardzo ważne, bo prawna droga, która ma chwalebny koniec. Jest bardzo ważne, bracia i siostry, aby uczył nas sam Jezus Chrystus po drodze, po której powinniśmy chodzić. Nie abyśmy chodzili my i abyśmy mówili: Panie, pomagaj nam,
Pomoże ci, tak, ale gdzie pójdziesz? Gdzie dotrzesz? Aby, módlmy się, aby Pan nas uczył po drodze, aby Pan nas uczył drogi, po której powinniśmy chodzić, abyśmy wzywali, znając, że naprawdę nie wiemy. Nie mając wątpliwości co do innych, bo inni mogą wiedzieć więcej od nas, bo Bóg objawia, ale w objawieniach swoich mówi coś bardzo ważnego. To, co nie wiecie, jest podwójne od tego, co wiecie. Dlatego bądźmy spokojni. Wiemy, tak, dużo znamy, ale to, co nie znamy, jest podwójne, abyśmy się uspokoili. Tak, na pewno nie powinniśmy zapominać, ale powinniśmy brać pod uwagę poważnie, że jak dwóch ludzi nie zgodzi się, nie mogą iść razem. Nie mogą iść razem. Nie mogą iść razem, czyli nie mogą się pomodlić. Inni modlą się po cichu. Bardzo dobrze, tak. Inni modlą się, grając na instrumentach i śpiewając dla Pana. Bardzo ładnie też. Inni modlą się, klękając i prorokując. To też bardzo ładnie. Bardzo ładnie wszystko. Ale razem nie mogą się modlić. Bo moja modlitwa będzie przeszkadzała drugiemu i druga modlitwa będzie przeszkadzała następnemu. Abyśmy mogli się modlić wspólnie, abyśmy mogli iść razem, musimy się zgodzić. Inni klękają i nasze kobiety zakładają chustki, i inne kobiety klękają i nie zakładają chustki. Jak mamy się modlić razem? Albo jedna mówi załóż, a druga ściągnij i zamiast się modlić, będziemy patrzyli się na głowy jednej i drugiej. Bóg niech nas zachowa. Prawdą jest, bracia i siostry, że Bóg jest mądry i dlatego ludzi daje grupy. Ich wkłada ich do grup, ale jednak w mądrości swojej Bóg w ostatecznych dniach Bóg stworzy poprzez 60 królowych i 80 nałożnic i panien bez liku jeden kościół, który jest jego gołąbką. Nigdy nie mówiliśmy, że jesteśmy my tą gołąbką. Nigdy. Ani nie pomyśleliśmy nawet o tym. Ani nawet nie pomyśleliśmy o tym, że jesteśmy gołąbką. Ale to, co twierdzimy, jest, aby nam pomógł Pan, aby nas dodał do tego kościoła, którego nie wiemy, jak będzie, czy będzie, ale do tego kościoła porwania, o którym Chrystus powiedział, że ty jesteś Piotrem i na tym kamieniu ja, Chrystus, zbuduję mój kościół. Kamienie żywe w kościele, którym będzie budował Chrystus, bo prawdą jest, że jeden kościół weźmie Bóg. Jak się stanie, kiedy się stanie, mówimy, że jesteśmy całkowicie w niewiedzy. Całkowicie w niewiedzy. Nie wiemy. Nie wiemy nic, kiedy to będzie. I Bóg jest bardzo mądry, aby nam tego nie powiedział. Aby nam o tym nie mówił. I dlatego my będziemy chodzili, modląc się, aby Bóg nas prowadził. Jak jednak ty osądzasz swojego brata i brat cię lekceważy, to jest coś złego. Nie powinno to być czynione, bo powinniśmy wiedzieć, że wszyscy znajdziemy się przed Chrystusem, aby każdy z osobna wziął według uczynku. I to, co mnie interesuje, jest to, co ja czynię, czy to ja robię, czy jest to, co ja robię, jest dobre, czy złe, bo ja przed tym za to odpowiem przed Chrystusem. I dlatego nie oskarżajmy jeden drugiego, ale to osądzajmy. Zważajcie, po pierwsze, abyście nie pogardzali drugim, abyście nie dawali przeszkody drugim, bo zgorszenia, upadku. Nie dawaj zgorszenia i upadku, ale jednocześnie też zgorszenia nie dawaj drugiemu. Poprzez swoje zdanie, poprzez swoją mądrość, poprzez swoje... Nie mieszaj człowiekowi. Nie zgarszaj go, nie przeszkadzaj.
Zostaw mnie, chodzi po swojej drodze. I ty chodź po swojej drodze, zważając, abyś ty nie upadł, abyś ty nie był winny, ale abyś podobał się Bogu i abyś starał się, ile jest możliwe, abyś był wykonawcą słowa, a nie zapominającym słuchaczem. Amen. Zaśpiewajmy pieśń 193.